A ja Was witam, kochani, w tę cudowną, upalną pogodę. Jest 31 stopni, jest wieczorek. No, to jest to, co ja kocham, kochani. Dlaczego kocham? No, bo jestem z Mazdów, już wiele razy powtarzałam, więc ja wolę upał, bo zawsze się można gdzieś schować. Zamoczyć nogi, tu jest rzeczka, można zamoczyć nóżki, można przejechać wśród drzew i tak dalej. No to skoro można się schować, iść do cienia, to może porozmawiamy o ludziach, którzy żyją cały czas jakby w cieniu i są schowani, tak? Bo tak mi przyszło w tej chwili na myśl. Ja też kiedyś byłam w takim cieniu. Stałam sobie taka niezauważalna, nie wyłamywałam się, nie wychodziłam poza ramy, ale tam w środku zawsze drzemało we mnie coś, tak? Jakieś pragnienia, marzenia, dążenia. Ale nie mogłam ich zrealizować, bo czułam ciągle, że to nie ja mogę decydować o sobie, tylko ktoś inny, tak? Zawsze było, to ci nie wolno, bo tam jest niebezpiecznie, tak jak moja mama się mną opiekowała za bardzo, bo tam są katastrofy, tam są wypadki, tam się utopisz, tam coś i tak owanto. No ja się poddałam temu, kochani, i potem znowu się poddałam, i znowu. No to długo by trzeba opowiadać, bo ja już troszeczkę mam lat, więc tak mnie właśnie gdzieś tam przykryto, zabroniono, zakodowano, zaprogramowano i tak dalej. Na pewno wielu z Was ma to samo uczucie. Teraz przyglądam się ludziom, właśnie jak już jestem taka odważna, można powiedzieć, jak wiele ludzi się boi, jak wiele ludzi stoi w cieniu, jak są nieodważni. No, mam bliskich ludzi w rodzinie, w swoim gronie, moich znajomych, sąsiadów i tak dalej. I ludzie zawsze mają takie opory, blokady. Tam nie pójdę, bo coś tam, tam się nie wychylę, tam się z tym nie spotkam, tam to nie dla mnie i tak dalej. Jakby ci ludzie stanęli gdzieś tam, faktycznie pod jakimś parasolem, tak porównując do pogody, i bali się wyjść na to przysłowiowe słońce, tak? Że ich porazi, że ich sparzy, że tam jest za gorąco. Mi się wydaje, że właśnie kody, które nam programowano gdzieś tam jeszcze za młodych lat, może ktoś po prostu usłyszał, że jest niedoskonały, jakąś krytykę i teraz nie ma takiej wiary w siebie, nie wierzy w siebie, jest jakby zakompleksiony, nie przebywa za dużo z ludźmi i to też blokuje. Ja wiem sama, jeżeli się jest tylko w swoim gronie, zna się te przysłowiowo ileś tych osób na jednej ręce czy na dwóch można policzyć, i człowiek przez całe życie się tylko kręci wśród tych osób, to jeszcze jest się takim odważnym, tak? Jeszcze jak ten indoor można się postawić, jeszcze coś powiedzieć, jeszcze zapyskować i tak dalej. Ale jak te osoby pójdą troszeczkę dalej, spotkają zupełnie nowe osoby, nowe otoczenie, no to stoją w cieniu, kochani. Co zrobić, żeby wyjść z cienia? Co ja zrobiłam, żebym wyszła z cienia, kochani? To też trwało bardzo długo, bardzo długo. Pierwszy raz, pamiętam, zaczęło mi w serduchu zależeć na czymś, bo ja jestem taka muzykalna, jak już większość wie. I byłam sobie w pracy w Austrii, kiedyś chyba o tym wspominałam, i chciałam wejść do tej walczenki, takiej restauracyjki, tam była muzyka. Koło skoczni, gdzie nasz małyś skakał tramzą. I chęć bycia, bo kocham muzykę, po prostu to pomogło mi, że ja przełamałam samą siebie. Że ja tam weszłam, nie umiąc nic, ani B, ani me, ani kukuryku. Koleżanka mi zapisała na karteczce, jak zamówić kawę i to wszystko, kochani. Przełamałam to, ale tylko dlatego, że mi na tym zależało. Tylko dlatego, że uświadomiłam sobie, że ja tam jestem teraz. Już więcej tam nie będę. Drugi raz w życiu mi nie da tej szansy bycia może tam. I albo wejdę w tym momencie, albo nie wejdę i będę żałować do końca życia. No i weszłam. No i potem przez moje życie właśnie pojawiały się takie rzeczy, momenty. I właśnie wiem, że jeżeli nam na czymś zależy,
jeżeli tam w naszym sercu to leży od lat i już przychodzi taki moment, że zrobiliśmy te tamy takie przysłowiowe na tej rzece, to w którymś momencie ta tama w końcu się wyrwie i my ruszymy przed siebie. Co ja bym powiedziała nieśmiałym osobom? No wiadomo, że tego się nie pokona w jeden dzień, ale siedząc w domu, siedząc w cieniu, nigdy się tego nie pokona. I z wiekiem, im będziemy starsi, tym będzie nam gorzej i trudniej. Kiedy jesteśmy odważni? No właśnie w dzieciństwie. Jakoś dzieci są takie spontaniczne. Szybko nawiązują kontakty, przyjaźnie, gdzieś tam wejdą, nawet tam, gdzie nie trzeba, coś zbroją, coś psocą i tak dalej. A im idziemy dalej, to stajemy się tacy właśnie uśpieni, zablokowani, jakby senni, bez wyrazu, bez światła i tak dalej. Ja jestem wdzięczna sama sobie, no bo jak się zastanowię komu, no to kochani, no komu, no sama sobie. Bo nawet jak gdzieś jestem w jakimś miejscu i są ludzie i są sytuacje i ktoś może mi powie, no słuchaj, zrób tak czy owak czy siak, to i tak ostateczna decyzja należy do mnie. I tak ja muszę pokonać to, te lęki, w sobie te obawy i tak dalej. No teraz mogę powiedzieć, że już jestem dość daleko. Daleko zaszłam. Bo samo to, że mówię do Was, samo to, że już mam swoje te filmiki i wiem, że one są niedoskonałe i przepraszam, bo piszecie mi do mnie, że tam wieje wiatr, że mnie nie słychać. No kochani, ja mam tylko mały jeden aparat. Żadnych przyrządów, nic. No i jak sami widzicie, ja te filmiki nagrywam gdzieś po drodze w plenerze. Nie mam miejsca, nie mam studia, nie mam sprzętów, nie mam mikrofonów, bo nawet gdybym to miała, kochani, to ja i tak się na tym nie znam, co tam połączyć, co z czym. No jeżeli ktoś z Was wie, a nauczy mnie, to chętna jestem i pokaże mi, jak to się robi i doskonale. Widzicie, jest tam, jedzie pociąg, znowu mnie zagłusza, czasem się zerwie wiatr, czasem ktoś idzie, czyjeś kroki, słychać i też to przerywa. Jeżeli mnie kochacie, to proszę wybaczcie mi. Ja też nie jestem doskonała. Nie jestem, kochani. Więc niech tak zostanie, co? Pozwólcie mi, niech te filmiki już takie będą, jakie będą. Jak coś tam nie usłyszycie, no to trudno, to mnie zapytajcie, to ja Wam to powtórzę, to zdanie. A myślę, że w życiu też nie wszystko się usłyszy, bo ja sama wiem z praktyki, idziemy do koleżanki, do znajomych, do rodziny, co się robi? Rozmawia się i w czasie rozmowy ludzie puszczają zawsze telewizor, tak? Ja bardzo tego nie lubię. Nie lubię tego, bo jak ja idę do kogoś, to chcę patrzeć w oczy tej osobie, słuchać ją, czuć te emocje, fajnie, jak płynie ta energia między nami, wymieniać się tą energią, a tu tak puści się ten telewizor i jeszcze tam są te reklamy przysłowiowe, to zagłuszają i tak głowa lata, raz na tą osobę, raz tam i czasami nam coś umknie i też być może w tym momencie dana osoba powie nam coś ważnego, a my patrząc się w ten telewizor i w tą reklamę przysłowiową nie zauważymy czegoś. Nie popieram oglądania telewizji, ja zawsze mówię, jak chcę poglądać telewizję, to ja sobie włączę w domu, jak ja idę do kogoś, to ja nie chcę telewizji. A w ogóle ja już nie oglądam telewizji, to już będzie piąty rok, nie oglądam telewizji i super się mam, super żyję. No teraz samolot mnie zagłuszy. Na moment. To są uroki. Ale kochani, to są uroki moich filmików. Coś tam się zagłuszy, a może to tak ma być, a może właśnie w tym momencie, kiedy coś mnie zagłusza, to Ty bardziej się skupisz, bardziej nastawisz ucho, bo Ci moje zdanie gdzieś się tam w połowie urwie. Nie wiem. No kochani, przepraszam, moje filmiki są takie, jakie są. Ja jestem, jaka jestem. Czyli ja nie ustawiam filmików takie, jak ja już mówię, perfekcyjne, dopracowane, naświetlone i tak dalej. Widzicie, gdzie jest moje światło. Albo tu, albo tu, albo jest czasem cień. Kiedyś nagrywałam filmik, przyszłam jeszcze było wieczorkiem, bo to już było późną jesienią, jeszcze zaczynałam mówić, co jeszcze było mnie widać, ale już na końcu tego filmika nie było mnie już widać. Czasami mi głowę ucięło, czasami mój aparat robi figle i robi się taki zamazany. Różne rzeczy mi się wydarzają i zdarzają, ale kochani, to są takie rzeczy jak w naszym życiu. Nic nie jest takie perfekcyjne. Więc ja chcę
żeby wszystko było takie, jak ja mówię, naturalne, czyli jak coś jest nieperfekcyjne, to niech takie będzie. Ja też nie jestem perfekcyjna. Powiedzmy, ktoś mi pisze komplement, Bożenko, jak ty fajnie wyglądasz. W jednej rzeczy się wygląda lepiej, w drugiej się gorzej. Raz jest tak, a raz tak. Raz się jest radosnym, raz jest się smutniejszym, raz jest się jakby bardziej wypoczętym, drugi raz bardziej zmęczonym, widać to na twarzy i coś. I tak samo moje filmiki, kochani. Myślę, że mi wybaczycie. A poza tym myślę, kto chce być ze mną, kto chce je oglądać, to będzie je oglądał. A kto nie chce, no to trudno, to ja przepraszam za to. I do niczego oczywiście nie zmuszam. Ale kocham was wszystkich bez wyjątku i mam nadzieję, że zawsze jakaś grupka ludzi ze mną zostanie. A cały czas dołączają jakieś nowe osoby, a ja się cieszę, bo te osoby poznają mnie, a ja poznaję ich. I kwitnie ta miłość obopólna, bo wy kochacie mnie, a ja kocham was. Wy wysyłacie mi cudowną energię, a ja wysyłam wam. Wy do mnie się uśmiechacie, ja do was się uśmiecham. Dzwonimy, piszemy do siebie i tak dalej. I to jest takie piękne. Kochani, mimo tego wszystkiego, tak jak nasze życie, ono nie jest piękne, perfekcyjne, tak naprawdę do końca, ale zawsze można sobie wybrać z tego życia coś pięknego, miłego, kochanego, sympatycznego. I tak samo, wybierzcie sobie, kochani, coś u mnie pięknego, miłego, sympatycznego. Może któryś filmik jest akurat fajny, może nie jest zagłuszony, może nie jest tam jakoś zamazany, więc zapraszam, obejrzyjcie więcej filmików, może któryś do was przemówi, a może mój uśmiech sprawi to, że wybaczycie mi. Kocham was bardzo i dziękuję, jeżeli mnie wysłuchałeś do końca. Buziaczki!